Ten kawałek ziemi to moje wszystko. Przynależę do niego od początku świata. W tej okruszynie ziemi tyle tajemnic, że upłynie życie na dociekaniu. Ten kawałek ziemi to moje wszystko. Przynależę do niego od początku świata. W tej okruszynie ziemi tyle tajemnic, że upłynie życie na dociekaniu. Ten kawałek ziemi jest przeprawą z zieloności w ciemność. Jest snem pachnącym wiecznym pragnieniem. Tyle razy ze zdumieniem pytam samą siebie, czy jestem tym, kim jestem, gdy maluję obraz, piszę wiersz, wypiekam ciasto dla ciebie. Kim jestem sklonem, różą, chwastem, z twoją twarzą w dłoniach? Kim jestem? Nie wiem. Nie znam siebie. Teresa Wallis wyszła jeszcze na studiach za Juliusza Joniaka, bardzo dziś sławnego malarza. Samo więc nasuwa się pytanie o podobieństwa łączące ich sztukę. Ale oczywiście są podobieństwa, z tej choćby racji, że muszą być. Tylko sięgnę pamięcią. W moim domu było zawsze dużo sztuki. Było dużo muzyki. Mama grała albo sama, albo przychodzili uczniowie. Podobno wychowywałam się pod fortepianem. Mama stawiała wózek koło fortepianu i wybijając rytmy dla uczniów albo nogą, albo metronomem, chyba nauczyła mnie rytmiczności. Ta rytmiczność podobno jest w moich obrazach.
Mama była świetnie wykształcona w Niemczech. Chodziła do konserwatorium, do którego również uczęszczał Rubinstein. Grała do 93 roku życia, kiedy zmarła, a do końca miała jeszcze stale lekcje. Ojciec także się sztuką zajmował jako etnograf. Spisywał pieśni, żeby ratować to, co zaczęło ginąć, ratować sztukę ludową Ślązaków. Spisywał pieśni, a potem je przegrywał, na co się mama troszkę zżymała, bo to nie była ta wielka muzyka, którą ona kochała. Podobno zawsze rysowałam, wszędzie rysowałam. Nie malowałam, tylko rysowałam. Kredki dostałam dosyć późno. Zwrócono na to uwagę również w szkole podstawowej, kiedy szlaczek, który nam na zadanie dali, mój był troszkę inny. Dzieci rysowały jakieś kwiatuszki, jakieś takie ozdobne rzeczy, a ja narysowałam sobie trójkąty już i pokolorowałam je troszkę inaczej. W liceum także rysowałam bardzo dużo. Miałam zawsze szkicownik przy sobie. Pani dyrektor kazała mi zrobić wystawę na koniec roku. Były to już rysunki ludzi, rodziny przede wszystkim. Miałam duże rodzeństwo. Były to rysunki drzew, krzaków, o różnych rzeczy. I tak z tymi szkicownikami i różnymi innymi pracami zgłosiłam się do Akademii Sztuk Pięknych. Zostałam przyjęta. Po pierwszym roku wybrałam pracownię pani profesor Rudzkiej-Cybisowej. Może dlatego, że mnie bardzo ucieszyła kolorystyka w jej pracowni. Kolor. Bardzo dużo kolorów. W stosunku do tego, co ja wkoło siebie stale widziałam, te szarości, które zresztą je lubię. Ale to było zaskoczenie. Tam w tej pracowni czułam się bardzo dobrze. Miałam ciekawych kolegów, ciekawe koleżanki. Była dopiero co zmarła niedawno Basia Zeniukowa. Był Andrzej Wajda do trzeciego roku. Był Konrad Nałęcki. Była dzisiejsza pani Bunczowa, Krystyna Gruchalska. Już na pierwszym roku muszę powiedzieć, że poznałam mego dzisiejszego obecnego męża, z którym spotykałam się dosyć często, ale nie żeby to było jakieś takie zauroczenie od pierwszego momentu. Potem dopiero na trzecim, czwartym roku przyszło takie zauroczenie, które, no, muszę przyznać, trwa do dzisiaj, czyli już z pół wieku. Wracając do malarstwa, malowałam z małymi przerwami po skończeniu akademii, no bo to przyszły i choroby, różne zdarzenia życiowe i dzieci, które trzeba było wychować i praca, którą podjęłam w liceach krakowskich. To wszystko mnie dosyć absorbowało. Prowadziłam kółko przygotowujące do olimpiady artystycznej na Polskę Południową. Jeździłam z tymi zwycięzcami potem do Warszawy. Opłacało się im. Dostawali wolny wstęp na historię sztuki i częściowe zwolnienie z egzaminów teoretycznych na Akademię Sztuk Pięknych. Zawsze interesował mnie bardzo kolorowy pejzaż, który poznałam robiąc wyprawy z mężem, już robiąc wyprawy po całej Europie, a ostatnio najczęściej jednak na południe Europy, do Francji, do Hiszpanii, do Włoch czy Grecji.
sadzę drzewa. Jest zielono. Siedzą ptaki na gałęziach, ale milczą jak ryby. Buduję dla nich gniazda, może zaśpiewają. Przyglądają się uważnie, jak wchodzę do tych małych domów, ale to nie są domy. To są przepaście. Nie będzie zdjęcia z nocnych wakacji. Nie można sfotografować snu. Ale można opisać wierszem, namalować na płótnie sen, chociaż jak zapach jest ulotny. Matka Teresy Wallis-Joniak była pianistką, koleżanką samego Artura Rubinsteina, ojciec znanym etnografem, a dziadek inżynierem-konstruktorem, tak wybitnym, że przyjmowano go na dworze pruskich Hohenzollernów. Jej dom rodzinny był więc z jednej strony przepojony muzyką, w tym zwłaszcza muzyką romantyczną, a z drugiej umysłem badawczym i chłodną logiką. A czymżeż innym jest sztuka, jak nie połączeniem emocji z dyscypliną? I w takiej atmosferze dojrzewała Teresa Wallis, późniejsza Joniakowa. Przeszła przez surową szkołę awangardy z jej geometrycznymi podziałami, a później, ewentualnie niemal jednocześnie, zajęła się postimpresjonizmem, zwanym ówcześnie koloryzmem krakowskim, łącząc te dwie dyscypliny, a mianowicie piękno, estetyka, emocjonalny stosunek do świata, żywy, emocjonalny, ponieważ ówczesny postimpresjonizm był na pewno prądem gorącym, ze skłonnościami do porządkowania wszystkiego, co dojrzała. I to pozostało w jej obrazach. Przecież w jej obrazach, w przeciwieństwie do większości postimpresjonistów, występuje architektura, a więc pejzaż nienaturalny, nawet nie udający naturalnego, ponieważ takiego w Europie już nie ma od co najmniej 100 lat, lecz pejzaż stworzony ręką ludzką i ludzkim umysłem przede wszystkim. Po drugie, to co również niezbyt często w tym nurcie, pojawiają się ludzie. Ludzie, którzy są szalenie istotnym elementem, nie jako sztafasz, ale jako plamy barwne, niejako uzupełniające i nadające pejzażowi, uzasadniające jego istnienie. Maluje południe, najchętniej, ale nie a vista, tylko na podstawie szkiców, które robi podczas podróży. Zatem pejzaż, to co zobaczyła, natura, jest dla niej wyłącznie tworzywym materiałem, przekształcanym później w pracowni, w obraz. Czyli wszystko na dobrą sprawę, poza impulsem, jest nią samą, jest stworzone przez nią, jest właśnie logiką wzbogaconą o emocje, ewentualnie odwrotnie, emocją przetworzoną przez logikę w jedną znakomitą całość, której zaletą równie znaczną jak formalne wszystkie rozgrywki na płaszczyźnie jest również aprobujący, życzliwy, bardzo gorący stosunek do świata.
Teresa Wallis wyszła jeszcze na studiach za Juliusza Joniaka. Nasuwa się pytanie o podobieństwa łączące ich sztukę. Ale oczywiście są podobieństwa. Należy bowiem przypomnieć rzecz właściwie w tej chwili już nieznaną młodzieży, a mianowicie fakt, że wtedy, w tamtych latach, już dość odległych, istniały jeszcze nurty artystyczne o bardzo jasno sprecyzowanych programach formalnych i że należało ich przestrzegać pod groźbą posądzenia o zdradę stylu, o zdradę kierunku, tak jak to się zdarzyło niejednym odstępcom. Zatem formalnie byli do siebie w pewnym sensie naturalnie zbliżeni albo podobni. Zresztą wtedy od odrębności, od indywidualności za wszelką cenę bardziej liczył się kwalitet dzieła, jakość tego dzieła, sposób prowadzenia obrazu, sposób rozgrywania barwy, sposób komponowania. To było znacznie wyżej cenione od inności. Drugą cechą, która ich łączy, łączyć musi, to ta, że razem wyjeżdżają, razem widzą te same pejzaże, razem ustawiają martwe natury. Za tym jest to pewna systemowa konieczność podobieństwa. No i w końcu trzecie, najważniejsze. Przecież pobrali się i są szczęśliwym małżeństwem dlatego właśnie, że byli do siebie podobni pod względem psychiki i pod względem temperamentów. A przecież czymżeż jest pejzaż, zwłaszcza jak nie naturą widzianą poprzez temperament artysty.